Proszę Państwa, to co ja będę mówić, to ja już jestem w tej chwili na trzeciej konferencji w tym roku krajowej, poświęconej konferencji, którą organizują wspólnie filozofowie i fizycy, poświęconej właśnie, motywowanej, można by powiedzieć raczej, teorią względności Einsteina. To jest oczywiście bardzo, bardzo dobre, że tak jest. Ale to jest, co ciekawe, to jest, na obu tych poprzednich konferencjach zwracano uwagę na to, że ta nazwa teoria względności wśród laików budzi rozmaite zastrzeżenia, przede wszystkim, że ten termin relatywizm to się kojarzy z relatywizmem wartości, wobec czego to jest podejrzana rzecz. No i trzeba było tu, właściwie uczestnicy konferencji to sami sobie wyjaśniali, że to nie o ten relatywizm chodzi. Że to nie jest, ten relatywizm w fizyce to jest zupełnie coś innego niż to, co się rozumie społecznie przez relatywizm. No więc ja bym chciał do tej kwestii tutaj nawiązać z punktu widzenia fizyki, powiedzieć ile jest relatywizmu w teorii względności. Mianowicie sama nazwa pojawiła się chyba w roku 1906, wtedy Max Planck, wielki fizyk, który jako jeden z pierwszych fizyków niemieckich zaczął się uczyć tej nowej teorii. I on powiedział, że ta teoria pana Einsteina to teoria względności. Przypuszczalnie miał na myśli właśnie tą względność równoczesności, te sławetne efekty takie jak skrócenie czasu, skrócenie Lorentza, wydłużenie czasu i tak dalej. Więc to nazwał teorią względności. Einsteinowi ta nazwa się nie podobała. Einstein powiedział, że to jest teoria bez względności, ale w zasadzie on tej nazwy nie używał. On używał, mówił raczej Relativitätsprinzip, czyli zasada względności. Co oczywiście nazwa zasada względności w stosunku do teorii, to jest termin zdecydowanie niedobry. Einstein nie zadbał o to, żeby swojej teorii nadać jakąś dobrą nazwę. To jest ciekawa rzecz, że w XIX wieku fizycy, głównie niemieccy, bardzo dbali o terminologię. Stąd mamy mnóstwo dobrych terminów pochodzących z łacina, przede wszystkim z greki. Wszystkie terminy takie jak entropia, entalpia, energia, i to wszystko są terminy pochodzące z greckiego i one się przyjęły i są bardzo dobre. W XX wieku to pilnowanie terminu zaczęło wyraźnie słabnąć, a w drugiej połowie XX wieku, jak fizykę przejęli Amerykanie, to już w ogóle zrobiło się w tym zakresie całkowite niefrasobliwość, wyrażając się najłagodniej, jeśli chodzi o terminologię. No i potem efekt jest taki, że mamy w fizyce cząstek elementarnych kolory, kwarki górne, denne i tak dalej, no więc nikt nie zadbał o to, żeby to się porządnie nazywało. No w każdym razie, teoria wynosi się tak nazywa, jak się nazywa, i ta nazwa jest w dużym stopniu myląca. Zaczyna od tego, co dla fizyka jest rzeczą dość oczywistą, banalną, ale to, co warto sobie od czasu do czasu przypominać, mianowicie, że wszystkie pomiary fizyczne wykonujemy w pewnym układzie odniesienia. Czyli układ odniesienia to jest pewna konstrukcja fizyczna, to jest coś, co się da fizycznie skonstruować, na ogół da się to skonstruować, i to służy, ten układ odniesienia, to jest fizyczny sposób identyfikacji punktów w przestrzeni i chwil czasu. Czyli wszelkim zdarzeniom empirycznie stwierdzamy, że każde zdarzenie da się zidentyfikować jednoznacznie za pomocą podania czterech liczb, trzech współrzędnych przestrzennych i chwili czasu. I te współrzędne są związane z konkretnym układem odniesienia. To jest rzecz oczywista, ale oczywista stała się w tym momencie, kiedy to dokładnie zrozumieliśmy. Przez długi czas to było wysoce nieoczywiste. Z punktu widzenia matematycznego czasoprzestrzeń, a więc to, czym operujemy w fizyce, z czego na razie nie potrafimy wyjść poza, mimo rozpaczliwych, trwających już kilkadziesiąt lat wysiłków ludzi od kwantowania grawitacji, którzy zaczynają swoją działalność od rozwalania czasoprzestrzeni, jak na razie efekty tej działalności są bardzo, bardzo, bardzo skromne. Otóż ta czasoprzestrzeń jest, według obecnej przyjętej fizyki, jest pewną rozmaitością różniczkową z punktu widzenia matematyki. Z kolei układ odniesienia zinterpretowany matematycznie to jest pewna mapa, czyli
mapa, czyli para złożona z dziedziny mapy, czyli tutaj terminologia, jak większość Państwa, którzy mieli kontakt z tym pojęciem, wie, że to pochodzi do terminologia i sama koncepcja pochodzi z geografii, a konkretnie z kartografii. Mapa to składa się z dwóch części, mianowicie dziedziny mapy, czyli obszaru, które ta mapa ma obrazować, i układów współrzędnych, czyli odwzorowania tegoż obszaru na kartkę papieru. Tak jak rysujemy zwykłą mapę, gdzie rysujemy fragment powierzchni Ziemi na kartce powierzchni i używamy skali, i oprócz tego musimy używać odpowiedniego układu współrzędnych. Rysowanie powierzchni Ziemi to nie jest rzecz jednoznaczna, ale mamy w zasadzie nieskończenie wielu układów współrzędnych, a w kartografii jest ich kilkadziesiąt. To, co się nazywa rozmaite rzuty, cylindryczny, stożkowy, walcowy i tak dalej, tych nie walcowy, tylko ten rzut Molwajdego i inne. Te wszystkie układy współrzędne, każdy jest inny, każdy służy do czego innego. Więc podobnie jest z układem odniesienia w fizyce. I tą rolę układu odniesienia zrozumiano w fizyce dopiero, zaczęto rozumieć dopiero pod koniec XIX wieku. Wtedy zaczęto w ogóle mówić o pojęciu układu odniesienia. Wcześniej współrzędne wydawało się czymś oczywistym i niemalże przypisanym do przestrzeni i czasu. Dopiero pod koniec XIX wieku na to zwrócono uwagę. Także szczególna teoria względności, potem ogólna teoria względności, to jest w dużym stopniu, poza tymi przemianami, które one narzuciły w naszym postrzeganiu świata, one wymagały zdecydowanego doprecyzowania pojęć, żeby nie używać takich zdroworozsądkowych koncepcji branych z życia codziennego. I teza Einsteina, sformułowana w szczególnej teorii względności, a potem w ogólnej, jest taka, że chcemy, żeby prawa fizyki, fundamentalne, nie każde, ale fundamentalne prawa fizyki, żeby były tak formułowane, żeby się dawało je wyrazić w każdym układzie odniesienia i żeby w każdym tym układzie odniesienia były takie same, wyglądały tak samo, to się używa terminu fachowego form inwariantne, czyli żeby żaden układ odniesienia nie był wyróżniony. To osiągnięcie tej tezy było dwuetapowe. Najpierw mamy szczególną teorię względności, gdzie obowiązuje zasada Galileusza, potem rozszerzona dla zjawisk mechanicznych, potem rozszerzona przez Einsteina na wszystkie zjawiska fizyczne, czyli zasada względności Galileusza-Einsteina, która prawda, że wyróżnione są układy inercjalne. Definicja układu inercjalnego to też jest bardzo delikatna rzecz i w większości podręczników ona jest podawana nieprecyzyjnie albo wręcz błędnie, ale w to już nie chcę wchodzić, to przyjmuję, że każdy z Państwa wie z grubsza biorąc, co to jest układ inercjalny, więc zasada względności powiada, że wszystkie układy inercjalne są równoprawne, więc nie ma żaden układ inercjalny nie jest lepszy od pozostałych. Ta zasada została potem uogólniona w ramach ogólnej teorii względności na zasadę ogólnej kowariancji, mówiącej, że właściwie wszystkie układy odniesienia, jakie możemy sobie skonstruować, są w sensie teoretycznym równoprawne, czyli w nich musimy używać tych samych, czyli w nich wszystkie prawa fizyki muszą wyglądać tak samo. I tutaj Einstein właśnie zwrócił na to uwagę, jest taki bardzo ładny cytat nawiązujący do tego, co mówił ksiądz profesor Heller na poprzednim wykładzie, mianowicie, że Einstein zwrócił właśnie uwagę, że te współrzędne to jest właśnie coś w charakterze mapy, rozumianej kartograficznie, szkoda, nie używał tego pojęcia, że współrzędne nie mają bezpośredniego sensu fizycznego ani geometrycznego, tylko to jest nasz sposób numerowania zdarzeń, czyli punktów w czasoprzestrzeni. On tu użył takiego bardzo efektownego określenia, powiedział, że relacja współrzędnych do punktów czasoprzestrzeni nie jest relacją rosołu do wołowiny, ale raczej relacją numerka z szatni do płaszcza. Nie ma żadnego przepisu, w jaki sposób płaszczowi oddanemu do szatni się przypisuje numerek. Istotne jest tylko to, żeby był jednemu płaszczowi przypadał jeden numerek i żeby różne płaszcze miały różne numery. Tylko tyle. Natomiast żadnej innej relacji. To przez długi czas, w chwili obecnej to jest rzecz oczywista, ale jak powiadam, do
teorii względności, i to właściwie do powstania ogólnej teorii względności, to była rzecz wysoce nieoczywista. Więc skoro wykonujemy wszystkie pomiary w układach, w jakimś układzie odniesienia, inercjalnym czy też nie, no to w takim razie wszystkie wyniki tych pomiarów też zależą od wyboru układu odniesienia. No w przypadku, jak mierzymy wielkości wektorowe, to jest na przykład jak prędkość jakiegoś ciała, jego przyspieszenie, jeżeli mierzymy pole elektryczne czy magnetyczne, czy też cokolwiek innego w rodzaju momentu pędu jakiegoś ciała, to te wielkości są oczywiście zależne od układu odniesienia. Z jednej strony mamy fizyczny wektor, który na przykład nam mówi, jak wygląda pole, wielkość, na którą nie mamy wpływu, na przykład pole magnetyczne Ziemi. To już jest rzecz ustalona i na którą nie mamy wpływu, ale oczywiście możemy pomiary tegoż wektora, tego pola, możemy wykonać w różnych układach i wówczas otrzymujemy różne odpowiedzi. I za każdym razem każda odpowiedź jest poprawna, mimo że w każdym układzie otrzymujemy inną odpowiedź. I wobec oprócz tego istnieją, oprócz tych wielkości, które właśnie takie jak wektorowe czy tensorowe, które są bardzo silnie zależne od wyboru układu odniesienia, istnieją jeszcze wielkości, które od układu odniesienia są niezależne, to nazywamy je geometrycznie skalarami, z tym, że co jest skalarem, a co nie jest skalarem, to nie jest rzecz też oczywista, to tak naprawdę ustala dopiero teoria fizyczna. W różnych teoriach te same wielkości mogą być skalarami lub nie. I teraz sam fakt, że zdajemy sobie sprawę z tego, że wielkości fizyczne zależą od układu odniesienia i w każdym układzie dostajemy inną wartość, a wszystkie są poprawne, to oznacza, że musimy mieć jasne prawo transformacyjne, które nam przeprowadza wynik pomiaru w jednym układzie odniesienia na wynik pomiaru w każdym innym układzie. Czyli te własności prawa transformacyjne są bardzo istotne. No i tutaj rachunek tensorowy, a więc teza, że każda wielkość fizyczna jest pewnego rodzaju tensorem, gdzie tensor oznacza wszystko, to znaczy i tensory właściwe, i wektory, i skalary, że tutaj mamy proste, liniowe prawo transformacyjne, no to wówczas to oznacza, że wówczas możemy swobodnie zmieniać układy odniesienia i w takim razie potrzebujemy właśnie ten język tensorów, to jest fundamentalny, uniwersalny język fizyki. Więc jak powiadam, układ odniesienia jest konieczny do tego, żeby przeprowadzać eksperymenty, żeby móc otrzymywać wyniki tych eksperymentów i jest niezbędnym elementem każdej teorii. Nie da się skonstruować teorii bez używania układów odniesienia. Z tym, że i tutaj właśnie powtarzam, mam tą analogię, mamy, że mapa, tak jak mapa kartograficzna jest konieczna do tego, żeby opisywać powierzchnię Ziemi, to podobnie mapa w sensie geometrycznym jest konieczna do opisu rozmaitości, czyli czasoprzestrzeni i różnych obiektów w tejże czasoprzestrzeni, a tym samym, a jej fizyczny odpowiednik, czyli układ odniesienia, jest konieczny do opisywania zjawisk fizycznych. Ale jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że to jest nasz element opisu rzeczywistości, natomiast nie fragment rzeczywistości jako takiej. Jeżeli mówimy na przykład o mapie w sensie geometrycznym, czyli kartograficznym na sferze, to ta mapa służy do opisu tej sfery, ale nie jest elementem sfery. Sfera jest pojęciem, obiektem geometrycznym, który w tym sensie, w sensie układu odniesienia, czyli tej mapy, nie potrzebuje. Czyli każdy układ odniesienia, to jest większość układów odniesienia, pewno to da się skonstruować fizycznie, ale to jest, tym niemniej one są wyłącznie naszą konstrukcją, która jest nam potrzebna do opisu rzeczywistości, ale to jest konstrukcja subiektywna wobec samej materii. To znaczy sama przyroda układów odniesienia jako takich nie potrzebuje, ponieważ każdy obiekt fizyczny zachowuje się, oddziałuje z innymi obiektami według praw fizyki, cokolwiek by to miało znaczyć, i on do tego, żeby oddziaływać tak, jak oddziaływuje, układu odniesienia nie potrzebuje. To jest taka efektowna analogia, tak jak, że ptaki mają zakodowane w swoim mózgu od urodzenia sposób zachowywania się i ptaków nie trzeba uczyć ornitologii, żeby działały tak, jak działają.
I tak samo przyrodzie nie trzeba nic mówić o tym, jaki jest układ odniesienia. To dopiero my potrzebujemy układów odniesienia, żeby móc te zjawiska fizyczne opisywać. No więc jak powiedziałem, opis zjawisk w różnych układach odniesienia musi być zgodny, czyli że prawa transformacyjne między układami muszą dawać za każdym razem zgodne wyniki. I to pewne, to jest wymaganie spójności wewnętrznej, niesprzeczności teorii fizycznej. Z drugiej strony to jest interesująca rzecz, że to pozwala wykluczyć pewne hipotetyczne procesy fizyczne, które wówczas by się z tym postulatem nie zgadzały. Jest bardzo prosty przykład. Znamy zjawisko skrócenia Lorentza, czyli że jak porównujemy długość na przykład jakiegoś ciała pręta, który typowe, jedno z podstawowych myślowych eksperymentów w szczególnej teorii zależności, mamy pręt, którego długość mierzymy w jednym układzie, w którym on spoczywa, a potem patrzymy się na ten pręt z punktu widzenia układu, w którym ten pręt się porusza, przy czym pręt jest ustawiony równolegle do kierunku prędkości względnej. No i wówczas mamy tezę, która zawsze zadziwia wszystkich, którzy się z teorią zależności po raz pierwszy stykają, mianowicie, że ten pręt ulega skróceniu, to skrócenie lorentzowskie. I to jest skrócenie podłużne. Podłużne znaczy w kierunku prędkości względnej. No a można zapytać, a czy istnieje poprzeczne skrócenie Lorentza? Czy jakbyśmy mieli jakąś bryłę ustawioną, nie pręt, ale dwu- czy trójwymiarową bryłę, czy ona również będzie wykazywała skrócenie w kierunku prostopadłym do prędkości względnej. Jak się weźmie pełną transformację Lorentza, to się okazuje, że tego nie ma. Ale nie trzeba używać pełnej transformacji Lorentza, żeby coś takiego wykazać. Mianowicie można podać bardzo proste rozumowanie, czysto taki ten Gedanken eksperyment, jak to mawiają Niemcy, nie tylko. Czyli można sobie wybrać bardzo prosty eksperyment myślowy, w którym nie trzeba wykonać żadnych rachunków, w którym można wykazać, że czegoś takiego być nie może. Nie może istnieć skrócenie Lorentza poprzeczne do prędkości względnej, bo wówczas mielibyśmy sprzeczność z tą zasadą, że w dwóch tam się używa trzech układów odniesienia i okazuje się, że w każdym układzie odniesienia opis zjawiska byłby dynamicznie inny. To jest wykluczone. Więc w takim razie hipoteza, że skrócenie poprzeczne istnieje, jest odrzucona. No i teraz znowu wracam do tej kwestii zgodności. Mianowicie opis zjawisk, na razie na poziomie szczególnej teorii zależności, właściwie nawet niekoniecznie, to w ogóle w ogólnej teorii zależności też jest. Wiecie, że jeżeli chcemy mieć maksymalnie prosty opis jakiegoś zjawiska fizycznego w różnych układach inercjalnych, to wówczas, pomijając te wielkości, które się transformują między układami, czyli się zmieniają, otóż, żeby mieć możliwie najprostszy, najbardziej jasny, zrozumiały opis tego zjawiska, gdzie wówczas rozumiemy, co, z czym mamy do czynienia, a nie tylko wykonujemy rachunki, których nie za bardzo potem rozumiemy. Otóż tutaj kluczowe są niezmienniki, czyli inwarianty, które geometrycznie są skalarami, czyli wielkości, które de facto są w każdym układzie odniesienia takie same. Otóż te niezmienniki można podzielić z grubsza, biorąc na dwie klasy. Mianowicie pierwsza klasa to są wielkości, te skalary, które można jednakowo mierzyć w każdym układzie odniesienia i za każdym razem w każdym układzie odniesienia w zasadzie pomiar jest konceptualnie, a w pewnym sensie technicznie, taki sam, gdzie dostajemy dokładnie takie same wyniki. Mianowicie takim przykładem takiego absolutnego skalara jest ładunek elektryczny. Możemy mierzyć ładunek elektryczny jakiegoś ciała w układzie, w którym to naładowane ciało spoczywa i to jest technicznie może najprostsze, ale niekoniecznie. Możemy też mierzyć ładunek elektryczny tego ciała w układzie, w którym to ciało się porusza i za każdym razem dostaniemy ten samą wartość ładunku. Jak w jednym układzie ładunek wynosi 100 ładunków elektronu, no to w każdym innym też musi być 100 elektronów, a nie więcej, ani mniej. Podobnie coś bardziej ambitnego, mianowicie wyznaczenie wymiaru czasoprzestrzeni. To jest czysty,
w teorii znanosi fakt, że czasopismo jest czterowymiarowe, to jest efekt czysto eksperymentalny. Prawo, które zresztą pochodzi od samego, jeszcze od Ptolemeusza, to jest jedyny właściwie wkład fizyki starożytnych, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Wszystko inne się rozsypało w czasach Galileusza. Wiecie, że czasoprzestrzeń ma trzy wymiary przestrzenne i jeden wymiar czasowy. To jest właśnie ten wymiar trzy przestrzenny, to jest prawo Ptolemeusza. No i to też można ustalać w dowolnym układzie odniesienia i za każdym razem dostaniemy ten sam wynik. Więc to jest jedna klasa skalarów. Druga to są wielkości, które są zdefiniowane w pewnym wyróżnionym układzie odniesienia. W tym układzie są mierzone, natomiast w innych układach tych wielkości albo się w ogóle nie da zmierzyć, albo ten pomiar jest niejednoznaczny. A więc na przykład takimi rzeczami jest na przykład masa spoczynkowa, a więc masa ciała. Ona, jak wiemy, w tym popularnym ujęciu szczególnej i ogólnej trudności, ona zależy od układu odniesienia, ale tak naprawdę tym, co jest charakterystyką ciała, to jest masa spoczynkowa w układzie, w którym to ciało spoczywa. W tym układzie się mierzy tą masę i to jest jego masa tego ciała, to jest wówczas charakterystyka i to jest z definicji skalar. Ale w takim razie tejże masy nie da się zmierzyć w układzie, w którym to ciało się porusza. To znaczy pomiar daje tą tak zwaną relatywistyczną masę, którą dopiero trzeba przetransformować do masy spoczynkowej. Takie pojęcie, właśnie też długość pręta. Znowu też tak samo mamy długość własną, czyli w układzie spoczynkowym. Długość mierzona w układzie, w którym ten pręt się porusza, już nie, czyli to skrócenie lorentzowskie to już jest. To nie o to chodzi tak naprawdę. To jest zjawisko, to jest coś efektownego, ale fizycznie mało interesujące, bo to jest efekt czysto kinematyczny. Na przykład temperatura. Temperatura to też jest pojęcie, temperatura jest skalarem i to trwało dość długo. To jest mniej więcej od chyba Planck, czy któryś w 900, albo któryś z tych Niemców, ale chyba Planck w 907 roku zadał pytanie, jak się transformuje temperatura przy zmianie układu odniesienia. Dyskusja trwała ponad 80 lat. Dopiero na początku lat 90. stwierdzono, że pytanie jest błędne. Temperatura nie transformuje się w sposób uniwersalny. Znaczy można podawać różne obiekty fizyczne, dla których ta temperatura przy zmianie układu odniesienia transformuje się w różny sposób. I obecnie opinia jest taka, że temperatura to jest wyłącznie, ponieważ to jest pojęcie termodynamiczne, makroskopowe, to temperatura się odnosi wyłącznie do układu, w którym to makroskopowe ciało spoczywa. Czyli ona jest skalarem i pytanie, jaka jest temperatura tego ciała w układzie, w którym to ciało się szybko porusza, na domu sprawie nie ma sensu. Także to są skalary, które się definiuje, tak samo ciśnienie. Tak samo ciśnienie w cieczy. Ciśnienie z pojęciem to jest siła hydrostatyczna, wobec czego ono ma sens, jest zdefiniowane w układzie, w którym ciecz spoczywa. Jak mamy ciecz płynącą, to musimy, czyli bierzemy układ, w którym ta ciecz płynie, to musimy po prostu przyjąć, że ciśnienie, że w tym układzie tego ciśnienia bezpośrednio zmierzyć się nie da, trzeba brać ciśnienie zmierzone w układzie własnym cieczy. Więc takich przypadków jest sporo. I tutaj teoria wzajemności zarówno szczególna, jak i ogólna podkreślają właśnie, że te niezmienniki są kluczowe. Te właśnie takie niezmienniki są, czyli skalary są kluczowe do opisu pewnych zjawisk. Znaczy w ogóle, że pewne pojęcia fizyczne dobrze rozumiemy, jeżeli potrafimy im przypisać pewne niezmienniki. Natomiast jeżeli jakaś wielkość, która nam się wydaje, że jest fizycznie niezależna, nie generuje żadnego niezmiennika, to wówczas ta wielkość tak naprawdę nie jest samodzielna, tylko jest składnikiem innej wielkości. No i przykładem, takim powiedziałbym fundamentalnym przykładem tej reguły jest problem czasu. A więc według teorii względności czas, jak wiemy, płynie w różnym tempie, w różnych układach odniesienia, to jest już w szczególnej teorii znosi te zmiany pomiędzy układami inercjalnymi. W ogólnej teorii znosi sprawa jeszcze bardziej jest skomplikowana. Czas tam się będzie bardzo różnie zachowywać przy zmianach układu.
rzecz w tym, że czas jako taki nie określa żadnego niezmiennika. Jedynym niezmiennikiem, w którym czas się pojawia jako taki, to jest ten interwał czasoprzestrzenny, a właściwie jego kwadrat, jego różniczki, czyli to co się nazywa przez ds kwadrat. Ale on nie jest wyznaczony przez sam czas, tylko przez i czas, i przez odległości przestrzenne, wobec czego czas tak naprawdę nie jest wielkością niezależną, wbrew temu, co sobie wyobrażano przed Einsteinem i co na przykład wierzył święcie Newton, tylko że czas jest pewnym aspektem czasoprzestrzeni, a właściwie nawet można powiedzieć, że czas jest aspektem grawitacji. Jeżeli czasoprzestrzeń interpretujemy fizycznie jako krzywiznę wywołaną, krzywiznę czasoprzestrzeni interpretujemy jako pole grawitacyjne, można powiedzieć, że czas jest aspektem grawitacji. To nie jest pojęcie fundamentalne, tylko on jest aspektem grawitacji, gdzie grawitacja jest właśnie rozumiana jako geometria czasoprzestrzeni. No więc efekt jest taki, że nie istnieje jeden czas, ale istnieje nieskończenie wiele czasów. Mianowicie istnieją tylko czasy własne, tak naprawdę fizycznie istnieją tylko czasy własne, a tych czasów własnych jest nieskończenie wiele, w zależności od tego, ile jest obiektów fizycznych, jak one się poruszają. W tym sensie tych czasów jest kontinuum. To oznacza, że również pojęcie przeszłości, przyszłości jest lokalne. No i teraz tak, jak nie mamy tego czasu absolutnego, to tu się pojawia fundamentalny problem filozoficzny, mianowicie, na ile pojęcie istnienia jest absolutne, a na ile jest względne. Otóż raczej ono jest w dużym stopniu względne. Na temat czasu, tak jak Państwo wiecie, filozofowie wypisywali mnóstwo tekstów, mnóstwo tego dyskutowali. W tej chwili z punktu widzenia fizyki to jest po prostu zapisany papier. Człowiekiem, który moim zdaniem jeszcze przed XX wiekiem najwięcej sensownie coś powiedział na temat czasu, to był święty Augustyn. To w tym miejscu warto go wspomnieć, bo jak się czyta jego 11 Księgę Wyznań, to tam są właśnie rozważania o czasie i tam jest szereg bardzo, powiedziałbym, nowoczesnych sformułowań, które oczywiście on je interpretuje religijnie, ale jak się usunie tą bezpośrednią tą interpretację religijną, to on podaje stwierdzenia niemalże pochodzące z dzisiejszej relatywistycznej fizyki. Więc to był zdecydowanie najciekawszy filozof mówiący na temat czasu. W każdym razie, jeżeli mówimy o istnieniu, to trzeba powiedzieć też, że pojęcie istnienia, to co tak strasznie długo wałkowali i nadal wałkują co ambitniejsi filozofowie, ono ma w zasadzie dwa znaczenia. Mianowicie jest jedno znaczenie, które można powiedzieć, jest bardziej związane z fizyką relatywistyczną, mianowicie to powiada, że coś istnieje, jakiś obiekt istnieje, jeżeli czasoprzestrzeń zawiera jego linię świata. Niezależnie, gdzie ta linia świata się znajduje, ale w każdym razie, jeżeli czasoprzestrzeń zawiera linię świata tego obiektu, zakładając, że on jest prawie punktowy, a nie, więc dlatego mówię o linii świata, więc to coś istnieje. Drugie jest znaczenie takie, powiedziałem, bardziej potoczne i to potoczne, które właśnie występuje u filozofów, mimo że oni to zawsze otaczają bardzo, bardzo skomplikowaną ornamentyką słowną, mianowicie, że istnienie ciała materialnego to jest współistnienie z nami. Czyli tym, który dyskutuje na temat istnienia. I w takim razie to istnienie jest zrelatywizowane do wyboru obserwatora. Czyli w tym sensie pan prezydent Obama istnieje dla nas, mimo że mało kto z nas go widział bezpośrednio z bliska, dlatego, ponieważ on współistnieje z nami. Natomiast król Bolesław Chrobry w tym sensie nie istnieje, bo żył 1000 lat temu. On istnieje w sensie tym pierwszym znaczeniu, ponieważ w czasoprzestrzeni rozumianej jako cała historia wszystkich obiektów materialnych, on posiada linię świata, która urwała się mniej więcej 1000 lat temu. Ale w tym sensie on istnieje. Natomiast on nie istnieje w tym drugim znaczeniu, a więc on nie jest z nami współczesny. Ale właśnie,
I to by można było powiedzieć 100 lat temu. Natomiast w tej chwili mamy znacznie bardziej skomplikowaną rzecz. Mianowicie odwołuję się do tego Bolesława Chrobrego. On dla nas nie istnieje, bo to było 1000 lat temu. Ale jak się weźmie proste, bardzo to jest elementarny rachunek ze szczególnej teorii względności, z transformacji Lorenza. Mianowicie wyobraźmy sobie cywilizację, która znajduje się na planecie, która jest mniej więcej w odległości około 30 tysięcy lat świetlnych, czyli jest mniej więcej tak 1/3 średnicy galaktyki od nas. A jest dość daleko. I wyobraźmy sobie, że ta cywilizacja jest na planecie, która porusza się względem nas, czyli względem Ziemi, z prędkością 100 km na sekundę. To jest bardzo skromna prędkość, bo my mamy, Ziemia ma prędkość 30 km na sekundę wokół Słońca, więc te 100 km to żaden wysiłek, żeby coś tego osiągnąć. Otóż jeżeli ta cywilizacja patrzy się, stosuje tą definicję właśnie, że istnieje to, co współistnieje z nimi, to jeżeli oni się, ta ich planeta porusza się w pewnym kierunku względem Ziemi, to dla nich równoczesnym zdarzeniem jest nie zdarzenie dzisiejsze tutaj, tylko 1000 lat wcześniej. Czyli dla nich Bolesław Chrobry współistnieje. Za jakiś czas, jak ich orbita obiegną swoją gwiazdę do połowy, ich prędkość będzie zwrócona w przeciwną stronę w stosunku do chwili obecnej, to dla nich ta hiperpłaszczyzna równoczesności przesunie się w drugą stronę i dla nich będzie równoczesne to, co dla nas będzie rokiem 3000. Czyli dla nich będzie równoczesna będzie cywilizacja z roku 3000. Zakładając, że oczywiście cywilizacja ludzka do tego czasu dotrwa. Więc w tym sensie, co istnieje, jak Państwo widzicie, jest bardzo zrelatywizowany do obserwatora. Dla nich istnieje bądź raz król Bolesław Chrobry, raz ludzkość z roku 3000. Więc w tym sensie to jest, więc to widać, że ta sławetna dyskusja, co istnieje, uzyskuje z punktu widzenia fizyki, uzyskuje zupełnie inne aspekty i zupełnie inny wymiar w stosunku do tego, co filozofowie omawiają. Drugi przykład, jeszcze bardziej powiedziałbym efektowny, mianowicie pojęcie czarnych dziur w ogólnej teorii względności. Otóż studentów się uczy a na kursie ogólnej teorii względności, w porządnych książkach popularno-naukowych można wyczytać, że czarna dziura, czyli horyzont, to dla nas jest w przyszłości. Czyli wyobraźmy sobie coś takiego, że na przykład Słońce nagle przestało świecić i się zapadło do czarnej dziury. Oczywiście zrobi się ciemno i zimno, ale pomijając ten aspekt, wyobraźmy sobie, że patrzymy się właśnie na Słońce, Słońce stało się czarną dziurą. Otóż według ogólnej teorii względności my siedzimy na Ziemi, Słońce stało się czarną dziurą, ale jak porządnie się popatrzeć na rachunki, to wychodzi na to, że Słońce tak naprawdę kolapsuje, ale jeszcze czarną dziurą się nie stało. To się mówi, że horyzont zdarzeń, który wyznacza czarną dziurę, pod którym jest ta osobliwość czarnej dziury, jest dla nas w przyszłości, to w nieskończenie odległej przyszłości. Czyli dla nas czarna dziura nie istnieje, ona dopiero będzie. Dopiero będzie i to w nieskończenie odległej przyszłości. No a jednocześnie astronomowie mówią, że oni widzą na niebie czarne dziury. To skąd te czarne dziury się wzięły? No więc jak to jest? Albo one są w przyszłości, albo już są, już teraz. Otóż odpowiedź jest prosta. Wszystko to zależy od tego, jakiego układu odniesienia się używa. Więc stosując ten przykład tej czarnej dziury w postaci Słońca, to jakby byśmy siedzieli na Ziemi, zakładając, że ta odległość Ziemia-Słońce się nie zmienia, czyli Ziemia pozostaje na orbicie, to rzeczywiście Słońce jako czarna dziura stanie się czarną dziurą dopiero w nieskończonej odległej przyszłości, czyli czarnej dziury jeszcze nie ma. Ale jeżeli byśmy sobie wzięli obserwatora, który znajduje się tuż przy Ziemi, a więc jest blisko nas, ale który radialnie spada w kierunku tego Słońca i to z niewielką prędkością, bo 50 km na sekundę, to w jego układzie własnym okazuje się, że Słońce już jest czarną dziurą, ta czarna dziura już istnieje. A więc znowu na pytanie, czy czarna dziura istnieje, czy dopiero zaistnieje, odpowiedź brzmi, to zależy od układu odniesienia. W tym sensie to jest bardzo, bardzo istotne. Tutaj widzimy, że
że fakt, że, nie, że istnienie my wiążemy z czasem, a czas nie powoduje, nie wyznacza żadnego niezmiennika sam z siebie, oznacza, że właśnie kwestia, co istnieje, jest zrelatywizowane do obserwatora. No tutaj jeszcze taka dość oczywista uwaga, że w tym pierwszym znaczeniu istnienia, czyli co, że coś mogło istnieć, to się, tym się zajmują całe wszystkie nauki historyczne, no i nauk biologicznych, choćby paleontologia, czy też antropologia biologiczna. No więc tutaj chciałem podkreślić, że jak patrzymy się na pojęcia, ogólnie można powiedzieć pojęcia, którym nie można nadać charakteru bezwzględnego, czyli z którymi nie można związać niezmienników, to tutaj te pojęcia są albo, to one są w pewnym sensie nieokreślone. I tutaj mam dwa istotne przykłady. Mianowicie w ogólnej teorii względności nie da się w sposób ogólny zdefiniować energii pola grawitacyjnego. To jest coś, co szokuje ludzi, którzy są wychowani na całej fizyce niegrawitacyjnej, czyli bez ogólnej teorii względności, gdzie prawo zachowania energii, gdzie energia jest zdefiniowana, gdzie prawo zachowania energii jest filarem, największą świętością. W ogólnej teorii względności tego nie ma. Znaczy można zdefiniować energię pola grawitacyjnego, czy też ogólnie, przepraszam, poprawnie można zdefiniować energię całej czasoprzestrzeni łącznie z całą zawartością materialną, ale tego się nie da rozdzielić na energię materii i energię pola grawitacyjnego. Tylko musimy to brać sumarycznie razem, ale to się da zrobić tylko w pewnych czasoprzestrzeniach, które są asymptotycznie płaskie. Natomiast w takich czasoprzestrzeniach jak na przykład kosmologiczna, czyli ten wszechświat Friedmana, według którym najprawdopodobniej żyjemy, który jest bardzo dobrym przybliżeniem tego rzeczywistego świata, w którym żyjemy, tam, ponieważ to nie jest asymptotycznie płaskie, bo to jest wszędzie tak samo zakrzywione, to tam zachowania energii nie ma, co wynika z faktu, że tam się nie da zdefiniować energii. Po prostu nie ma definicji energii, a w szczególności, jeżeli sobie lokalnie definiujemy energię, tak, jak w fizyce bez grawitacji, to się okazuje, że ta energia nie jest zachowywana. No, przykładem tego najbardziej spektakularnym jest obserwowanie promieniowania reliktowego, czyli to, co nas, ta podstawowa informacja, jaką mamy o tym, że istniał wczesny wszechświat. Promieniowanie reliktowe, jak Państwo wiedzą, to jest promieniowanie, które powstało mniej więcej jakieś około 500 000 lat po wielkim wybuchu, w momencie, kiedy temperatura tej pierwotnego gazu wodorowo-helowego spadła mniej więcej do kilku tysięcy stopni, wówczas stopniowo elektrony, następuje rekombinacja, czyli elektrony łączą się ze swobodnymi protonami, to jest rekombinacja wodoru faktycznie. No i wówczas, dopóki mieliśmy plazmę, no to fotony intensywnie rozpraszały się na elektronach i było to była taka plazma ściśle sprzężona. W momencie, kiedy zachodzi, przy tym okresie, kiedy zachodzi rekombinacja, to wówczas elektrony łączą się z protonami, powstaje neutralny gaz, który jest przeźroczysty, czyli fotony odrywają się od tego gazu i ewoluują samodzielnie. Oczywiście rozdzielenie ich jest w sensie oddziaływań, nie w sensie przestrzeni, bo nadal cała przestrzeń jest wypełniona i gazem, i promieniowaniem. Tylko chodzi o to, że te gaz wodorowy i promieniowanie nie oddziałują między sobą. Promieniowanie jest swobodne. No w momencie rekombinacji, no to oczywiście to promieniowanie, to jest promieniowanie ciała doskonale czarnego, które ma temperaturę tych kilku tysięcy stopni, to jest kwestia konwencji, czy 3 czy 6 tysięcy. I to jest promieniowanie optyczne, a dzisiaj my to obserwujemy jako promieniowanie mikrofalowe o temperaturze około 3 kelwinów. To już ile jeszcze? 5 minut? Dobrze, no więc efekt jest taki, że to oznacza, ponieważ fotonów nie ubyło od tego czasu, fotony, które powstały w rekombinacji, ich nie ubyło, to efekt jest taki, że one, jak według tych rachunków, każdy z nich początkowo był fotonem światła widzialnego, dzisiaj jest fotonem promieniowania mikrofalowego, czyli jego energia zmalała 1000 razy. No i pytanie, czyli w takim razie cała energia promieniowania w ciągu tych 12 miliardów lat zmalała 1000 razy. I gdzie jest ta energia? Odpowiedź brzmi, nie wiadomo, ponieważ ta energia jest źle zdefiniowana.
Drugi przypadek jest jeszcze, znaczy w pewnym sensie jeszcze bardziej efektowny, aczkolwiek mający mniej, trudno powiedzieć, mający jakie konsekwencje, to jest nie da się geometrycznie zdefiniować odległości do obiektów dalekich. To jest ogólny problem w czasoprzestrzeniach zakrzywionych, a w szczególności w tej kosmologii opartej na czasoprzestrzeniach Friedmana, nie da się zdefiniować odległości. Odległości, która by miała sens geometryczny i która by była jednocześnie mierzalna. Te dwa warunki nie dają się pogodzić. Wobec czego astronomowie czy kosmologowie zrezygnowali z definicji geometrycznej, skoro się nie da podejść, skoncentrowali się na pojęciu odległości mierzalnej i to mierzą. Ale to polega na tym, że w czasoprzestrzeni tej Friedmana narzuca się pojęcia odległości takie, jak są definiowane w przestrzeni euklidesowej. I tam jest kilka definicji, kilka pojęć. Odległość jasnościowa to ktoś oznacza przez DL i odległość z rozmiarów kątowych obiektu. W przestrzeni euklidesowej te dwie definicje się dokładnie pokrywają. Natomiast w kosmologii można wykazać, że one w czasoprzestrzeni Friedmana można wykazać, że one są rozbieżne. I tutaj mam tą jedyny wzór, jaki tu pokazuję, mianowicie, że Z to jest to tak zwane przesunięcie ku czerwieni, czyli zmiana długości fali światła w wyniku działania grawitacji. No i okazuje się, na przykład najdalsze obiekty to mają Z, najdalsze galaktyki i kwazary mają Z około 7, co oznacza, jak dodamy 7 plus 1 do kwadratu, okazuje się, że jakbyśmy mieli obiekt, dla którego możemy jednocześnie wyznaczyć odległość jasnościową i odległość z rozmiarów kątowych, to okazuje się, że odległość z rozmiarów, ta odległość jasnościowa jest 64 razy większa niż odległość z rozmiarów kątowych. Ale to wynika z faktu, żeśmy po prostu wmówili w czasoprzestrzeń pojęcie odległości, które się tam nie da zdefiniować. Więc to jest moja teza polegająca na tym, że jeżeli nie mamy z pojęciem odległości, nie da się dobrze zdefiniować skalara, wobec czego taka wielkość jest nieokreślona. Dziękuję bardzo za uwagę.